580 lat Strzegomia to wielkie święto. Święto, które obchodzone jest równolegle w ten weekend pomiędzy 17 a 19 czerwca wraz z dolnośląskim rozpoczęciem lata, wraz z oczywiście świętem granitu strzegomskiego. Ja jako przedstawiciel zarządu województwa bardzo dziękuję panu burmistrzowi Zbigniewowi Suchycie za to, że możemy tutaj współpracować i wspólnie organizować to wielkie wydarzenie. A jego inauguracja przebiegła bardzo pomyślnie, dlatego że na scenie Ośrodka Kultury, oprócz bardzo ciekawych występów artystycznych, także wiele znamienitych osób, goście z zagranicy, którzy przyjechali z zaprzyjaźnionych gmin z Czech, z Ukrainy. Wiele ciepłych słów pod kątem mieszkańców gminy, pod kątem tutaj wszystkich tych, którzy są zaangażowani w życie i w rozwój miejscowej społeczności. Widzimy, jak w ostatnich latach Strzegom się rozwija, jak rozwijają się sołectwa w gminie Strzegom. To wielki wysiłek całego grona osób. Oczywiście przed nami wielkie święto, święto, które będzie trwało przez tak naprawdę 3 dni, piątek, sobota i niedziela, to koncerty, to bardzo ciekawe różnego rodzaju występy, ale też pokazy i między innymi sprzedaż, prezentacja i sprzedaż produktów regionalnych. To jest właśnie ten element, który jako województwo dolnośląskie, jako samorząd województwa szczególnie chcemy promować, na który kładziemy duży nacisk. Właśnie w Strzegomiu odbędzie się kolejna w tych dniach, w ten weekend, edycja Festiwalu Produktów Regionalnych Made in Dolny Śląsk. To tutaj będziemy mogli spróbować zakupić produkty, które są wytwarzane w naszym województwie, zarówno na zachodzie, na wschodzie, na północy, jak i na południu naszego województwa. Made in Dolny Śląsk to cykliczna akcja, która właśnie w tych dniach zawita do Strzegomia i każdy będzie mógł spróbować nie tylko produktów spożywczych, ale również zobaczyć, jak chociażby wygląda rękodzieło dolnośląskie. Promujemy przedsiębiorców dolnośląskich, promujemy przedsiębiorczość, promujemy produkty dolnośląskie i właśnie ta promocja teraz będzie odbywała się w gminie Strzegom, także przed nami 3 bardzo ciekawe dni. Zwieńczeniem dnia inaugurującego 780-lecie Strzegomia był występ artystyczny zespołu folklorystycznego Kostrzanie i właśnie ten zespół uświetnił tą pierwszą uroczystość, tą bardzo oficjalną uroczystość występem, który porwał publiczność, który publiczność po jego zakończeniu nagrodziła oklaskami na stojąco. Wiemy, że zespół będzie występował na scenach także poza granicami naszego regionu, będzie reprezentował nasz region w różnych miejscach. Liczymy na to, że wystąpi na dożynkach wojewódzkich w Udaninie we wrześniu tego roku. A tak naprawdę jest co pokazywać i bardzo się cieszymy, że właśnie grupa młodych i nie tylko młodych ludzi jest tak mocno zaangażowana w promowanie tej lokalnej kultury, poprzez którą też pokazuje przecież historię swojej gminy, historię Strzegomia, historię wydobycia granitu. To jest bardzo ważne, abyśmy nie tylko tworzyli, ale i podtrzymywali taką lokalną tożsamość, która opiera się właśnie na tej historii, często ludowej, do której możemy dołożyć oczywiście te produkty regionalne, o których tu wspominaliśmy i które budują naszą lokalną, czy też regionalną tożsamość. Razem!